I tak oto szczęśliwie dobrnęliśmy do ostatniego tematu w tym semestrze. Tematem są metody klasyfikacji, w szczególności klasyfikacja grupowa, czyli metody ensemble. Podzieliłem je na dwie części. Tradycyjnie już część to ilustracja w Pythonie, część to ilustracja w RapidMinerze. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę tutaj na dwa podstawowe mechanizmy, bo tak naprawdę jeżeli zrozumiecie te dwa mechanizmy, znaczy jeżeli zrozumiecie bugging i boosting, to cała reszta to już są szczegóły. Idea klasyfikacji ensemble, czyli po polsku klasyfikacji grupowej, polega na nauczeniu jednocześnie większego zbioru klasyfikatorów, czyli nie korzystamy tylko z jednego algorytmu, tylko uruchamiamy kilkanaście algorytmów i każdy z nich produkuje jakiś model. Albo korzystamy z jednego algorytmu, który wewnątrz siebie ma możliwość generowania różnych modeli. Widzieliście już to przecież w przypadku algorytmu Random Forest, o którym wspominałem, że jest jednym z absolutnie najlepszych algorytmów, jakie kiedykolwiek wymyślono. Algorytmem, który jest bardzo tani, bardzo szybki, niezwykle odporny i bardzo często stanowi fantastyczny baseline nawet dla dużo bardziej złożonych algorytmów typu właśnie jakichś sieci neuronowych i tym podobnych, szczególnie dla prostszych zbiorów danych, chociaż jak się okazuje przy zastosowaniu do tekstu Random Forest też czasami potrafi zadziwić. Więc wracając do tematu bugging i boosting. Jeżeli chodzi o bugging, to jest ogólna nazwa na taką koncepcję, w której trenujemy pewien zbiór słabszych klasyfikatorów. One mogą być prostsze, nie muszą być jakieś bardzo skomplikowane, ale musi być ich dużo. Jeżeli mamy dużo słabych klasyfikatorów, to próbując sklasyfikować nową instancję, przepuszczamy tą instancję przez wszystkie klasyfikatory i uśredniamy ich odpowiedź, albo wybieramy odpowiedź modalną. Teraz, dlaczego to działa? Otóż to działa z przyczyn zupełnie oczywistych pod jednym warunkiem. Warunkiem jest to, że błędy popełniane przez klasyfikatory są od siebie niezależne. Znaczy, że nie ma jakiegoś systematycznego błędu, który jest cały czas popełniany przez wszystkie klasyfikatory. Jeżeli tak jest, to wtedy bugging nie za bardzo zadziała. Ale teraz wyobraźcie sobie sytuację, że rzeczywiście klasyfikatory są słabe, ale działają, ale błędy popełniane przez nie są niezależne. To wyobraźcie sobie teraz na przykład taki ensemble składający się z trzech klasyfikatorów. Każdy z nich ma precyzję 66%, czyli w dwóch przypadkach na trzy odpowiada poprawnie, a raz na trzy się myli, więc słaby klasyfikator. Ale teraz, jeżeli rzeczywiście błędy są całkowicie od siebie niezależne, tak? I jeżeli teraz będziemy próbowali klasyfikować za pomocą takiego ensemble, to zauważcie, że co musi się zdarzyć, żeby taki ensemble się pomylił. Teraz nie wystarczy, że jeden klasyfikator się pomyli, tak? Ponieważ my uśredniamy odpowiedź z trzech klasyfikatorów, więc jedyne sytuacje, w których popełnimy błąd, będą takie, że klasyfikatory A i B jednocześnie się pomylą, a każdy z nich niezależnie ma prawdopodobieństwo pomyłki 1/3, albo klasyfikator A i C się pomyli, albo B i C się pomyli, albo wszystkie trzy się pomylą. Tak? Ale to prawdopodobieństwo, nawet jeżeli posumujemy te przypadki, jest znacznie mniejsze niż gdybyśmy korzystali z odpowiedzi indywidualnie. Natomiast boosting to jest inne podejście. To jest podejście polegające na tym, że budujemy pewną sekwencję klasyfikatorów. Tak? Czyli budujemy pewien klasyfikator, przepuszczamy przez niego dane, patrzymy na wynik i w zależności od wyniku budujemy kolejny klasyfikator, w którym niejako naprawiamy te podstawowe błędy. I naprawa błędów może przyjmować różną wersję, na przykład w sieciach neuronowych to będzie najczęściej propagacja wsteczna błędu, ale prostszym rozwiązaniem, które można bardzo łatwo zaaplikować zarówno do jakichś takich procesów gradientowych, ale nawet na przykład do algorytmów typu Naive Bayes czy KNN, to zmiana wag, to znaczy przepuszczamy dane, patrzymy, które instancje sklasyfikowaliśmy poprawnie, patrzymy, które instancje sklasyfikowaliśmy błędnie i te instancje, które sklasyfikowaliśmy błędnie,
im zwiększamy wagi i ponownie rozpoczynamy proces uczenia klasyfikatora, wskazując te przykłady, które są trudniejsze do sklasyfikowania poprzez podniesienie ich wag. No oczywiście klasyfikator, algorytm klasyfikujący musi w jakiś sposób uwzględniać wagi przypadków, no ale to najczęściej dodanie tego uwzględnienia jest zupełnie trywialne. Teraz chciałbym na przykładzie tego notatnika pokazać Wam troszeczkę, jak takie metody ensemble działają. Na początek pokażę Wam wygenerowane sztuczne dane i one są bardzo złośliwe. Dlaczego? Dlatego, że te dane nie pochodzą z jednego rozkładu. Widać bardzo wyraźnie, że to są dane z dwóch różnych rozkładów i pojedynczy, zwykły model liniowy nie jest w stanie tego w żaden sposób sklasyfikować, no bo będzie popełniał coraz to większe błędy, tak? Jak wyobrazicie sobie to dalej biegnące wzdłuż osi X, te dwa wzorce generatywne dla danych, no to oczywiście błędy popełniane przez jakiś taki liniowy regresor tutaj będą znacznie większe. No i notabene to jest problem regresji, no? Więc my próbujemy przewidzieć wartość Y na podstawie X. Teraz zobaczmy, jak będzie wyglądał boosting. Zaczniemy od absolutnie najprostszego modelu, czyli od regresji liniowej, czyli spróbujemy dopasować linię prostą, która najlepiej będzie tłumaczyła te dane. Całość sprowadza się do tego, że z modułu scikit-learn bierzemy sobie linear model, tam w środku jest klasa linear regression, tworzymy sobie taki obiekt, tak, dopasowujemy dane x, y, no i mamy regresor. Teraz narysujmy sobie ten regresor. On wygląda w ten sposób. On to jest troszeczkę przechylone w stronę tych wyższych, dlatego że jak widzicie tutaj na końcu to są punkty wysokiego, jak to się nazywa, punkty wysokiej dźwigni w regresji. Gdybyśmy tu jeszcze dodali te niskie punkty, no to ta prosta by tak troszeczkę tutaj zeszła w dół, ale nieważne. Wiadomo o co chodzi. Teraz w tej regresji najbardziej nas interesują wartości resztowe. Wartości resztowe, czyli po angielsku residuals, to są błędy popełniane przez regresor, czyli to jest różnica pomiędzy prawdziwą wartością w danym punkcie, a wartością przewidywaną przez regresor. No i narysujmy sobie te wartości resztowe i one wyglądają w ten sposób. Tak? Jeżeli klasyfikator się w ogóle nie myli, czy regresor, jeżeli się nie myli, no to wartość resztowa wynosiłaby 0 albo byłaby bliska 0. No tu jak widzimy oczywiście ona cały czas rośnie tutaj, no bo ta różnica w tą stronę cały czas robi się coraz większa. Podobnie rośnie ta wartość resztowa tylko w stronę minusów, rośnie w tą stronę, no bo od tej linii do tych punktów jest coraz dalej. No więc widać wyraźnie, że fatalnie. Teraz zaaplikujemy boosting. W tym boostingu zrobimy sobie na początek jedno tylko drzewo decyzyjne, które będzie miało głębokość 1, czyli to drzewo decyzyjne będzie mogło wykonać jeden podział, dzięki czemu będzie w stanie udzielić odpowiedzi na, czy wygenerować sobie dwie różne odpowiedzi. Tak? No i budujemy sobie takie proste drzewko i ono udziela takiej odpowiedzi. Nie jest to głupie. Tak? Tak długo, dopóki się da, staramy się udzielać odpowiedzi jak najbliższej tym dolnym wartościom, ale od tego momentu, gdybyśmy tu utrzymali tą decyzję, to oczywiście tutaj te wartości resztowe byłyby bardzo duże, więc błąd byśmy zrobili bardzo duży, więc w tym momencie klasyfikator się przełącza i mówi, a to w takim razie teraz będziemy przewidywali tyle. To jest tylko pojedyncze drzewo o głębokości 1. Teraz zobaczmy, co będzie, jeżeli zamiast, jeszcze popatrzmy sobie na te wartości resztowe. Te wartości resztowe zdecydowanie zmalały, tak? One bardziej się przybliżają teraz do zera. To teraz nadal mamy jeszcze tutaj bardzo duże błędy. Największe błędy występują tu, w tym przedziale od 30 do 40, no bo faktycznie tutaj mamy dziurę, przewidujemy tyle, a to cały czas nam tutaj rośnie, więc ta wartość resztowa tu jest zdecydowanie największa. No to zobaczmy. Dodajmy sobie w takim razie jeszcze jeden klasyfikator do tej sekwencji klasyfikatorów, czyli teraz będziemy mieli dwa estymatory. I zobaczmy, co się stało.
No i widać wyraźnie, że nasz regresor rozpoznał, że ten punkt między 30 a 40 jest kluczowy i w tym miejscu tak, troszeczkę podnosi swoją odpowiedź, ale nie aż tak bardzo do góry, dlatego że tutaj też mamy punkty, które trzeba sklasyfikować. Więc gdybyśmy, czy tam, dla których wyliczyć regresję, więc gdybyśmy od razu polecieli w tą stronę, to przerzucilibyśmy tylko błąd z obszaru między 30 a 40 na obszar między 40 a 50. Stąd ta decyzja. Więc całkiem dobrze to działa. No to zobaczmy w takim razie, co się stanie, jeżeli zaczniemy teraz dodawać tych estymatorów dużo. Teraz narysujemy sobie sytuację, w której, czy cztery różne sytuacje, w których zbudujemy sobie 5, 10, 20 i 50 estymatorów. I jak widzicie, przy 5 estymatorach mamy 5 kroków, czy 5 decyzji, które możemy podjąć. Tak? Ale zwiększając tą liczbę estymatorów, zwiększamy liczbę decyzji, które jesteśmy w stanie podjąć. Nadal borykamy się z pewnymi problemami. Widać wyraźnie, że na przykład tutaj jest cały czas jeszcze dużo błędów, tutaj są błędy, tutaj są gdzieś błędy. I samo zwiększanie liczby komponentów w tym przepływie, liczby składowych, nie wystarczy. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby jednoczesne zwiększenie liczby tych regresorów, ale też ich skomplikowanie. Tutaj mamy cały czas drzewa o maksymalnej głębokości 1, tak? Więc tylko ten pojedynczy podział. No to zobaczmy, co się stanie, jeżeli dla tego samego zbioru danych pozwolimy klasyfikatorom budować inną głębokość, czyli zostajemy przy 10 estymatorach, tak jak tutaj. Widzicie, że no nie było to jakoś specjalnie dobre, ale teraz pozwolimy ustawiać głębokość na 1, 2, 3, 5. Tak? Przy głębokości 5, no to już jest dosyć pojemne drzewo. I zobaczmy, co się dzieje. Głębokość 1, głębokość 2. Przy głębokości 2 już mamy prawie, że doskonałe. No a tutaj już mamy idealne dopasowanie. Oczywiście, znów, nie możemy ryzykować przetrenowania klasyfikatora. Nie interesuje nas sytuacja, w której klasyfikator doskonale zapamięta dane wyjściowe, a nie będzie mógł sobie poradzić, przepraszam, dane ze zbioru treningowego, a nie będzie mógł sobie poradzić na rzeczywistych danych, czy tam na danych testowych. Ten zbiór danych jest całkowicie syntetyczny, on tylko i wyłącznie pokazywał, co się dzieje w momencie, kiedy dodajemy kolejne klasyfikatory, kiedy stosujemy boosting, gdzie możemy sobie kolejne te błędy przekazywać dalej do kolejnego klasyfikatora i polepszać w ten sposób ogólnie model ensemble. Natomiast jeżeli chodzi o bugging, to tutaj z kolei zastosujemy pewną metodę zaproponowaną przez Braymana, autora notabene algorytmu Random Forest, która buduje wiele klasyfikatorów. I teraz tak, można, jak powiedziałem, można to robić na parę sposobów, tak? To może być na przykład algorytm, który sam z siebie wypluwa losowo zmieniające się klasyfikatory. To mogą być klasyfikatory, to może być ten sam algorytm, ale na trochę innych danych może być uczony, tak? I tutaj ta wersja algorytmu bugging to dokładnie właśnie robi. Ona wykorzystuje fakt, że możemy sobie podzielić wielokrotnie zbiór danych w taki sposób, że wykorzystujemy próbkę bootstrap. Próbka bootstrap polega na tym, że z zbioru n elementowego losujemy n elementów, ale z powtórzeniami. Tak więc po wylosowaniu wrzucam z powrotem i znowu losuję. I oczywiście niektóre elementy wylosuję wielokrotnie, są takie elementy, których w ogóle nie wylosuję. Jak się okazuje, w ten sposób losując tą próbkę, mniej więcej 63% elementów w tej próbce będzie unikalnych, to znaczy to będą te elementy, które zostały wylosowane jeden bądź więcej razy, natomiast 36,8% to będą dane, które nie zostały wylosowane ani razu. I teraz cała procedura polega na tym, że można wielokrotnie sobie uruchamiać tą próbkę bootstrap, za każdym razem dostaniemy troszkę inny zbiór uczący i na tym zbiorze uczącym uczymy jakiś klasyfikator. My to, co zrobimy, to nauczymy sobie taki klasyczny decision tree regresor, czyli tak naprawdę to będzie, gdybyśmy to uruchamiali cały czas na tym samym zbiorze danych, to dostawalibyśmy dokładnie ten sam model. Tutaj to nie jest las losowy, tak? Tu nie ma elementu stochastycznego. Natomiast to, co się będzie tutaj działo, to my opakujemy sobie to nasze drzewo w klasę bugging regresor, która powoduje, że można wskazać, ile razy chcemy wykonać tą procedurę tworzenia próbki bootstrap i na podstawie tej próbki uczenia klasyfikatora. My to zrobimy 100 razy.
Tak więc zbudujemy sobie 100 takich drzew, czyli 100 razy odpalimy sobie tą metodę próbkowania i zobaczmy, co dostajemy w efekcie. To jest ostateczne drzewo, które zbudowaliśmy. Jak widzicie, to jest drzewo, które nie ma ograniczenia na głębokość. My tak naprawdę zbudowaliśmy sobie zbiór, tak? Czyli naszym klasyfikatorem jest 100 drzew, z których odpowiedź uśredniamy. I to uśrednienie odpowiedzi w zupełności wystarczy. To jest istotna różnica. Poprzednio mieliście sekwencję składającą się z określonej liczby klasyfikatorów. Tutaj mamy rzeczywiście bag, czyli mamy całą tą paczkę, całą torbę klasyfikatorów i my uruchamiamy je wszystkie naraz i uśredniamy ich odpowiedź. Tak? Możemy sobie popatrzeć na wartości resztowe. No i te wartości resztowe, one tutaj są jedyne błędy, które się pojawiają, to one są gdzieś w tym miejscu, tak? Gdzie nie nadążamy z tym przeskoczeniem wyżej. Tak? Jest pewne opóźnienie w przejściu do tego wyższego poziomu. Natomiast alternatywą do tego podejścia jest to, o czym kilka razy już wspomniałem, czyli lasy losowe. Zdecydowanie polecam Wam zapoznanie się z artykułem Leo Braimana Random Forests i ewentualnie poszperanie w sieci na temat tego algorytmu, bo jest to, gdybyśmy mieli wybrać tylko jeden najbardziej uniwersalny algorytm, to wybralibyśmy właśnie las losowy, bo można go zastosować do klasyfikacji, do regresji, przy bardzo prostej zmianie można z niego zrobić algorytm do detekcji wartości odstających. Prosty, jasny, odporny, można go trenować na bardzo małym zbiorze danych, nie wymaga gigantycznych danych uczących jak sieci neuronowe, także pod każdym względem super algorytm. No i zobaczmy, jak sobie drzewo losowe, tak samo ze 100 komponentami poradzi. No i to wygląda tak. Oczywiście no, musielibyśmy tu policzyć sobie jakiś tam mean squared error czy root mean squared error, żeby sobie policzyć, który z tych algorytmów poradził sobie lepiej. To nie jest tutaj istotne. Ważne jest to, żebyście zrozumieli samą koncepcję. No, zresztą widać tutaj, że w tych punktach przegięcia też podobnie jak poprzednio te same błędy się dokładnie pojawiają.